dzisiaj? Bardzo dobrze. Zobaczymy, co wymyślili na tą przerwę. Chodźcie, jaki już jest. Powtórka, bo się nie nagrało. Czekaj. Pierwsze miejsce. Wycieczeni. Jeszcze raz, brawo! Idziemy na łowy. Dzień dobry pani. Mam teraz pytanie. Czy którakolwiek z was ożywiła kiedyś w Barce Pierścieni? Czy my zrobić plan z Legolasem? Co zrobić? Plan z Legolasem. A mogą być jakieś takie motywy? Tak. Tematycznie po prostu. Tak. Dobra, jak się nazywa? Klara, dobra. Klara. Klara pierwsza A. No, jest nie biolchem, ale może być. No. Vera, jak się czujemy z faktem, że pan nie oszukował na zadanie i nie zrobił mi figurki z kasztanu. Pan był bezczelny, uważam, że powinien teraz trafić do Hadesu, gdyż powiedział mi, że nie zrobi zadania, gdyż jest upokarzające. Chodź, idziemy. O, ale? Czepeczka na głowę. Pożar, Vera, pożar. Ej, pójdźmy do Beanów opierniczyć. Czekam, tak? Chyba tak. Ciebie wszyscy chcą mnie zmyślać. Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym konkursie Bean Daj Głos. I jest to jedna z wieloletnich tradycji naszej szkoły. Celem tego konkursu jest oczywiście integracja między Beanami, a także wyłonienie najbardziej utalentowanych Beanów z naszej szkoły. I teraz na scenę chciałbym zaprosić panią dyrektor, która powie jeszcze kilka słów. Witam was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj dobrze bawić. No jest was mało, bo są tylko dwie klasy, więc nie nazywajmy to w tym roku jakąś tam wielką rywalizacją. Uważam Bean Daj Głos za otwarty i jeszcze raz bawcie się dobrze. Dobrze, w takim razie na samym początku chciałbym przedstawić skład jury, w którego wchodzi Weronika Gołębiewska z klasy 4A. Mikołaj Mucha z klasy 4B. Oksana Woźnia, która również przewodzi jury, z klasy 4C. I Gaja Borowicz z klasy 4D. Oraz Magdalena Dobropolska z klasy 4E. Okej,
większość z nas słucha muzyki na głośnikach, a według mnie to trochę nudne, więc ja swoją muzykę puszczam na łuku elektrycznym wysokiego napięcia. Ale zanim zacznę, państwo z jury musicie podpisać cyrograf, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności karnej w wyniku nagłego wypadku. Nie wiem, czy słychać tą muzykę, na pewno nie. Brzegi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wody. Czytujesz z ludzi? Wymijające słowo dałaś w odpowiedzi. Jesteś jak zdrowie, ile ci trzeba cenić. Ten tylko się dowie. I know you, but when the leaves hang trembling, the wind... Kawałek a cappella, ponieważ przez podkład było słychać też wokal oryginalny. Czy moglibyście nam zaśpiewać kawałek, żebyśmy mieli ułatwienie w ocenianiu? No dobra. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pana de pan. Patrzę wstecz, patrzę w dół, no bo na szczycie jestem już. Wchodzę od rana, w uśmiechu ubrana, taki mam mód. Kolejna zmiana, ja to dzięziara, choć taka sama, to mam nowy lód. Chodzę... Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie mam je. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. Sugar and tea and rum. One day when the talking is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the talking is done, we'll take our leave and go. Że zagra Travis Scott z zrobimy tiramisu z truskawkami. Ocenę babeczek poproszę. 10 na 10. Jak babeczka? 10. Przepyszna. Bardzo dobra. Bardzo dobra, no. A jakie ładne! Jak smakuje? Jego dobre. Mikołaj? 10 jak? Na 10. Nadia? Iga? Jak? Bardzo pyszne. Pyszne. Przepyszne. Świeżutkie truskawki. I ja jadłam? Jest takie. Z biszkoptem wieście, z biszkoptem. Dobre, dobre, dobre. Na dole wyśnie. Beanki, wracamy na scenę. Daj mi jeszcze. No dobra. Czekaj, bo ja nie umiem. To jest mega dobra. Om, te truskawki są takie... świeżutkie. Dokładnie. Takich przekupstw więcej, właśnie. Przekupienie, ale bardzo mi się podobało. Bardzo pyszne było. Janno, może to Patryk coś widział? Zawsze jest tam, gdzie nie trzeba. Nie wiemy nic, naprawdę. Może to Mateusz? On zawsze wie, co się dzieje.
Słyszałam o twoim pierścionku, Anno. Cała szkoła już o tym mówi. Co chcesz zrobić? Nie wiem. Może zwołamy zebranie? To dla mnie bardzo ważna rzecz, ale nie chcę oskarżać nikogo z powodu. Zgadzam się. Wszyscy czekają, czyli ogłoszenie wyników. A więc na początku z kategorii recytacji jestem z wyróżnieniem Lidia Sawińska. Trzecie miejsce zajmuje Liliana Plichta. Drugie miejsce zajmuje Marcelina Jurkiewicz. Pierwsze miejsce zajmuje Kinga Gintoft. I czwarte miejsce z wyróżnieniem zajmują Wiktoria Kwiatkowska oraz Gabriela Rommel. Trzecie miejsce zajmują także Wiktoria Kwiatkowska, Gabriela Rommel oraz tym razem jeszcze Lidia Sawińska. Drugie miejsce zajął Adrian Komorniczek. Oraz pierwsze miejsce zajęła Kasia Szaferewicz. Na piątym miejscu Liliana Plichta. Na czwartym miejscu Bartek Czarnecki. Na trzecim miejscu Zuzanna Wojciechowska, Bianka Janowska i Oliwia Gąsiorowska. Drugie miejsce zajmują Antonina Marcinkowska, Zosia Ambruszkiewicz, Agata Kuczyńska oraz Lena Borkowska. Oraz pierwsze miejsce w kategorii Mam Talent zajmuje Hubert Bielawski. I zwycięską klasą jest klasa pierwsza B. Klasa dostanie puchar, który jest przechodni, a więc za rok, kiedy będzie kolejne baństwo i będzie kolejny Beany Głos, dajcie to następnej klasie maturzystów, którzy organizują Beany Głos i kolejna klasa pierwsza otrzyma to za wygraną. Oraz wygraną klasą w tym roku Beany Głos jest klasa pierwsza B. Brawo! Gratulujemy wszystkim. Proszę Państwa, rozumiem, że Beany Głos dobiegł końca.
Więc z tego miejsca ja bym chciała serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim klasom za przygotowanie się do tego wydarzenia. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście. To jest dowód na to, że bani nie noszą swoje. A to nie jest moje konto. Chcemy oprawę w domu. Mamy oprawę w domu. Nielegalna tajna broń. Zostaw moją szafkę. Roczki. Gdzie, a moja figurka z kasztana? Z kasztanu? Kto? Moja figurka. Priwie, towarzyszu. Bean, idzie na czarną listę. Nie jak największej ilości shopów. Tylko, że tych shopów nie ściągamy, nie zbieramy i tak dalej. Tylko robicie sobie z nimi zdjęcia. Każde zdjęcie, na każdym zdjęciu musi być inna osoba, więc po prostu im jest więcej osób, tym w sumie im więcej shopów znajdziecie, tym więcej punktów będziecie mieli. O, tu jeden shop jest. Tu biegną. Biegną? Tak, idziemy szukać shopów. My też biegniemy. Tak, znaczy biegniemy szybkim truchtem, jakby to. Tak, szybkim truchtem. Kolejni mają, dobra. Biegnij! No to ty wstawaj do zbyt. A ty byłeś? Ja byłam już. Ja nie byłem. No to dawaj, wstawaj. Dobra, to ja możemy robić, już każdy z nas szybciej. No to musicie inne osoby szukać. To popatrzcie. Nati! Co to za pobory? Wszystko jest nagrane! Dlaczego Bani nie szukasz? No bo ja już mam fotkę. Już mamy fotkę. Tak? Ja mam strój tam w środku, ale... On nie ma strój, trzeba go zabrać. Ja mam fotkę na tamtym. Nie, ja w środku, ale nie mam wyjechać. O kurczę. Ja, oni wszystko robią, żeby trafić do Hadesu. Nie, ty akurat robisz akurat, to jest prawda. Ty robisz zadania. O. Idziemy szukać Beanu. O. Dzień dobry Beani, jak wam idzie zadanie? O, ja widzę, że... Chyba dobrze, ale osób brakuje. Zdjęcia są robione. Ile masz? Jedno można wywiązać. Okej, dobra. Tutaj ja mam Lenę. Masz takie? Do powodzenia. Trzymamy kciuki. No debilu, się musi kleić. Nie, to musi przycisnąć palcem, a nie go. To idzie na YouTube szkolny. Ej, wasze słownictwo idzie na YouTube szkolny. Dobra. No. Co? To jest na YouTube szkolnego. Mamy to nagrane. Czemu? O, sędzimy o... Mam katar. Nie no, nieładnie, no nieładnie, no. Bardzo nieładnie. Kinia, to sądzimy o zachowaniu Beanów. Słabe, słabe.